Witam ponownie, wróciłem. Generalnie krążę w tym samym miejscu, którym skończyłem ostatnio. Udaję się troszkę dalej od strumienia, ale staram się trzymać tej linii, gdzie jest ten pub. Jeżeli tu była łąka, no to ludzie szli najprostszą drogą na wzgórze, żeby sobie podziwiać widoki. Taką mam nadzieję przynajmniej, bo teren jest, delikatnie mówiąc, nieprzyjemny. Ale przyroda fajna, to wszystko się zaczyna budzić, chociaż mamy dopiero... No, już końcówkę stycznia, to ptaszków jakby słychać coraz więcej. Jakieś tam pączki zaczynają sobie... Bo może nie tyle pączki, bo to już pączki to za późno. Już zaczynają się pojawiać pierwsze listki. Wszystko zaczyna żyć, ale jeszcze nie ma robactwa. Czyli idealny moment dla nas, poszukiwaczy. Do pierwszego sygnałeczku hejka. No cóż, niestety dalej opoje chlali na lewo i prawo. Mamy butele. Mamy pierwszy sygnał, no tradycyjnie go nagram. Nie spodziewam się nic oczywiście. Ale to jest kwestia, żeby znowu znaleźć jakiś hotspocik, gdzie tutaj ktoś nie tylko szedł i czaskał, ale odpoczął sobie troszeczkę. Krzacory, fajnie las się zmienił. Przede wszystkim te drzewka młode, które zalesiły tą polanę. Rosną już w górę, nie przewracają się. No cóż, krzaków mniej. Drzewka bardziej normalne, można machać. Kwestia, czy wędrowali tu ludzie i coś zostawili. I to tak ci dawniejsi, niekoniecznie, bo to chyba pucha. Wykopię, ale brzmi to na puchę straszną. Zobaczymy. Rywka niestety, no nie tego ja szukam, nie tego bym chciał. Dajcie mi tu jakąś historię. Szukamy dalej. Bardzo jednak jacyś ludzie tutaj byli, ale czy tylko pili, czy jednak coś zgubili? Teraz się okaże, chociaż kurczę, no współcześni, korek, zakrętka. Ale nie to. No jak na razie tylko ślady porzuconych butelek, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu. No i tak, tu coś jest. I tu coś jest. Kopiemy. Myślałem, śmiecioch. Zaraz zobaczymy ten drugi. Porzucona butelczyna doprowadziła mnie. No naprawdę całkiem fajnego sygnału. Albo monetka, albo odłamek, podejrzewam. Mamy, słuchajcie, coś okrągłego. Pierwszy dzisiaj. Znowu idąc tropem. Ej, no bez takich, kochani. 2 pi. Młodej Elżbiety drugiej, no ale jednak 2 pi. Bez takich. Szukamy dalej. Było 2 pi. Krążę dookoła. No monetka to jednak monetka. I kolejny bardzo fajny sygnał. Zbliżam się powoli już do butelczyny. Co tym razem? Całkiem fajny. Spory kawał. Po odłamku. Trafiłem muszkietówkę. Podobno, gdzieś tam czytałem w 1800 którymś roku, tak na początku 1800, powiedzmy między 1800 a 1810, gdzieś tutaj na tych terenach ćwiczyli sobie strzelanie na 600 i 800 yardów. Możliwe, że właśnie zbliżam się do tej, nazwijmy to, strzelnicy i tych kulek będzie wyskakiwać zdecydowanie za dużo. No ale zobaczmy. Znowu jakaś roztrzaskana butelka, powiedzmy George VI, George V, te czasy. Przywiodła mnie do fajnego sygnału. Zobaczmy. No proszę, pora pokręcić się po tej polance. Generalnie na wierzchu, tylko nogą zgarnąłem liście. I wyskoczył, no tak jak mówię, George VI, czyli tak jak mówię, buteleczka George VI, George V, te czasy.
wypluje nam coś starszego niż George dzisiaj. Powinno Wiktorię gdzieś. Tutaj się na pewno szwendali. No zobaczmy. Szukamy dalej. Stare drzewko. I sygnał. Kolejny odłamek. Zdecydowanie mniej ludzi się tutaj szwendało. Już nie ma tych butelek. Odległości między jakimkolwiek kolorkiem są spore. No zobaczmy. Kolejny odłamek niestety. Znowu mija pół godzinki i jest kolejny sygnał. Z nudów to wykopię. No już nieładny. A zobaczmy. Kolejny odłamek niestety. Ale zawsze lepiej to niż polmos. Tym razem trafił się nabój, czubek. Zwalone drzewo to zawsze potencjalny obiekt, gdzie ludzie sobie siadali i coś gubili. Zobaczmy. Proszę. Znowu sobie ktoś w coś strzelał. Sporo ja tych kilometrów dzisiaj narobiłem. Kolejny sygnałek, taki ładny. Ty tym razem, halfpeniak. Praktycznie na wierzchu, nie musiałem nawet kopać dołka. W kierunku auta, no ale takich naturalnych siedzisk nie ominę, żeby sprawdzić. Odłamek tym razem. W zasadzie jakieś 10-15 minut jestem od auta, ale bliżej drogi, więc... Więc i śmieci koloru więcej będzie. No proszę, jaki zacny kawałek. Odłamek. Złoma się ucieszy na pewno. Takie coś zbieram na złom. Proszę, na koniec dnia już nie nagrywałem. Jeszcze całkiem fajny kawałeczek na złom. I bardzo fajna buteleczka mi wpadła na oko, słuchajcie. Potem ją jeszcze przeczyszczę. Dinford. Co my tu mamy? Fajna. Swoje pamięta, swoje przeszła i na szczęście niepotłuczona. Do następnego, słuchajcie, jeszcze podsumowanko w domku, jak to przemyję. I tyle na dzisiaj. Heja! Szybkie podsumowanie, bo tak naprawdę nie ma się czym chwalić, słuchajcie. Sporo odłamków różnej maści, różnej wielkości, kształtów i tego typu dziwnych... zapętliłem się. Odłamki. Każdy widzi, jakie są, takie są. No, czasem wielkie, czasem małe, czasem drobinki. Tak to już jest z odłamkami. Dobra, mamy tutaj dwa czubki, pociski. Gdzieś tam ktoś coś strzelał. Jedna kuleczka wpadła. No a z moniaków George VI. George, jeżeli dobrze kojarzę, co my tu mamy? George... Tak, tu się go, czyli George V, halfpeniak, no i młoda Elżbieta II, 2P. I tyle, no. No, nie będziemy tutaj nic przedłużać. Taki sobie wypad. Krótki. Coś tam wpadło, ale nie to tego, czego chciałem. Do następnego, hej. Jeszcze dogram, o prawie zapomniałem, słuchajcie, ta buteleczka. Magnezja. To jest nazwisko farmaceuty z Londynu. Dineford. No w każdym bądź razie, słuchajcie, epoka wiktoriańska okazuje się to była. Tam lata bodajże 1860. Czyli jest to starsze niż wcale nie taki nowy dom, w którym mieszkam w Lądku. Na co to używali? Jak ich bolał brzuszek? Jak im się chciało wymiotować? Jak dziecku
rosły nowe ząbki. To się smarowało lub dawało mu troszkę się napić. Także ta butelka, zobaczcie, jeszcze godlowana, przetrwała naprawdę niezły kawał czasu. Z tym, że pojęcia nie mam, jak ją tutaj wyczyścić w środku. Już ją moczyłem w różnych dziwnych miksturach. Podejrzewam, że będę musiał kupić jakąś bardzo malutką szczotkę, żeby to wsadzić i porządnie umyć od środka, ale no fajna, fajna, fajna znajda, naprawdę. Nie jestem może jakimś fanem butelek, ale jak się coś takiego trafia, no to człowiek zabierze do następnego, hej.